Budowa ścieżki rowerowej przy Łopuskiego od skrzyżowania z Jedności Narodowej do mostu na Kanale Drzewnym zakończyła się w listopadzie 2018 roku. Docelowo miała się łączyć ze ścieżką, która znajduje się na moście od ulicy Rzecznej. Do ich połączenia brakuje kilkunastometrowego łącznika na moście. Łącznika, który wciąż dzieli. W tej chwili stanowi dużą niedogodność zarówno dla rowerzystów, jak i pieszych. Początkowo miasto planowało wybudować ten odcinek ścieżki w ramach formuły Zaprojektuj i wybuduj. Po trzech przetargach nie udało się wyłonić wykonawcy. Dlatego w ubiegłym roku miasto postanowiło zmienić formę podejścia do tej inwestycji, czyli najpierw wykonać projekt, a potem ogłosić przetarg. Projekt został wykonany, dlatego miasto ogłosiło przetarg. Na ten cel przeznaczyło 1 160 000 zł. Niestety wpłynęła tylko jedna oferta i to na kwotę ponad 2 milionów zł. W związku z tym przetarg nie został rozstrzygnięty, ale miasto będzie go ponawiać. Liczymy na to, że znajdzie się wykonawca, który zrobi to znacznie taniej. Z formalnego punktu widzenia będziemy musieli ten temat jeszcze przepracować i poczekać na sesję Rady Miasta, a to dlatego, że w chwili, kiedy teraz ogłosimy przetarg i rozpoczniemy pracę, to one wyjdą już na rok następny. Są to takie formalności, że te środki były zabukowane na ten rok, a tak będą musiały wyjść na ten następny. W związku z tym tutaj wymagana zgoda Rady.